Dobrze, bracia, pomódlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, za Twoją miłość do nas, za to, że nie zostawiasz nas samych, ale wkraczasz w nasze życie, szukasz nas. Szukasz nas przez wszystkie wydarzenia, które nam dajesz, w które nas wprowadzasz, abyśmy mogli szukać Ciebie, wrócić do Ciebie, abyśmy mogli otrzymać życie. Prosimy Cię, daj nam Twojego Ducha Świętego i daj nam pouczać siebie przez proroka. Daj nam uznać tego proroka stojącego na progu naszego domu, aby ten dom wypełnił się Twoim Duchem, aby ten Duch poruszył wody chrztu w naszym wnętrzu, aby one mogły nawodnić nasze życie, aby ono mogło wydać owoce. Owoce, które są słodkie. Pozwól nam nakłuć siebie Twoim Słowem. O to prosimy Ciebie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dobrze, bracia, witajcie. To jest już ostatnia katecheza z proroka Amosa w czasie tego lekcji dla rodzin. Ta katecheza jest może być trudna, nie wiem. Katecheza, którą jakoś tak wydaje mi się zatytułowałem groźby i kary, sens i znaczenie. Dlatego, że te kary, groźby, które przychodzą przez proroka Amosa, czasami nas bardzo bulwersują, jak Bóg może takie rzeczy zrobić, jak Bóg może stać za takimi wydarzeniami, jak Bóg może takie słowa kierować do ludu, który umiłował, który wybrał, jak słyszeliśmy w tym słowie proroka Amosa. Ja was wybrałem, ja was wyprowadziłem, ja was prowadziłem przez pustynię, ja zwyciężyłem wszystkich waszych wrogów, wszystkie ludy, abyście mogli zamieszkać w tej ziemi. Jak Bóg może kierować takie słowa? I kiedy słuchałem tego słowa, które towarzyszyło nam w czasie naszej tej wędrówki, podczas pandemii, także potem, kiedy ono mnie bardzo poruszyło, jakoś wydaje mi się, że Pan Bóg otworzył mi pewną ścieżkę w zrozumieniu tego. I chciałbym podzielić się tym echem, które Pan Bóg wzbudził poprzez proroka Amosa, poprzez kary i groźby. Takim punktem wyjścia chciałbym, żeby było słowo z 4 rozdziału, od 6 wersetu. To mówi Pan, to ja sprowadziłem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych wioskach, aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. To ja wstrzymałem dla was deszcz na 3 miesiące przed żniwami, spuściłem deszcz na 1 miasto, a w 2 mieście nie padało. Jedno pole zostało zroszone, a 2 pole, na którym nie padał deszcz, stało się suche. I wlekli się mieszkańcy 2-3 miast do 1 miasta, by napić się wody i nie zaspokoili pragnienia. Aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Karałem was zważeniem i śniecią zbóż. Liczne ogrody wasze i winnice, drzewa figowe i oliwki zjadła szarańcza, aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Zesłałem na was zarazę jak na Egipt, wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzono. W ogniu spłonęły wasze obozy, kiedy gniewałem się na was, aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia. Aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twym, Izraelu.
Bardzo mocne słowo. I moglibyśmy dodać: i dałem wam pandemię, i zabrałem wam wszystko, co tylko było wam miłe. Zabrałem wam możliwość gromadzenia się, zabrałem wam ryty, zabrałem wam liturgię. Zabrałem wam możliwość spotykania się, zabrałem wam możliwość przekazywania sobie znaku pokoju. Aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Przygotuj się zatem, by stawić się przed Bogiem Twym, Izraelu. No tak, czy jesteśmy w stanie czytać te wydarzenia? Czytać te wydarzenia właśnie w tym kluczu, że to, co Pan czyni, to, co nam zabiera, czego nam zabrania, jest okazją do tego, żeby wrócić do Niego, szukać Jego, żeby żyć, czy nie? Czy potrafimy odczytywać te znaki? Bo wiele rzeczy bulwersowało nas, zadawaliśmy sobie wiele pytań, prawda? Wiele pytań w Kościele, wiele rzeczy nam nie pasowało. Od takiego prozaicznych rzeczy, jak na przykład funkcja proboszcza, funkcja prezbitera. No nie. Jest takie słowo w tym kontekście, które mnie porusza, mianowicie z Dziejów Apostolskich z 6 rozdziału. Tam wyszła sprawa konfliktu między braćmi, którzy pochodzili z pogaństwa, i braćmi, którzy pochodzili z narodu wybranego, że czuli się ci bracia Grecy, tak zwani, zaniedbywani przy podziale dóbr. I wtedy apostołowie powiedzieli taką rzecz: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. I Pan Bóg rzeczywiście zabrał nam stoły, zabrał nam możliwość robienia. Dlatego, że to, co nas zawsze bulwersowało, prawda, że kim jest proboszcz, kim jest prezbiter, który zostaje posłany do jakiejś parafii, jest menadżerem, ma być budowniczym, ma dbać o to, żeby chodnik był naprawiony, żeby wszystko działało, ma się tym zajmować głównie. I myślę, że w wielu wypadkach tak było, że my powiedzieliśmy sobie osobno coś innego, coś przeciwnego, że nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali stoły, a obsługiwali Słowo Boże. Słowo Boże. A homilia weźmiemy z jakiejś książeczki, przeczytamy, a coś 5 minut, jak jeden z naszych braci kiedyś powiedział, 5 minut to ksiądz na mocy święceń potrafi powiedzieć, bez przygotowania. Tam coś powiedzieć, bo trzeba coś powiedzieć po prostu. No. Ale najważniejsza rzecz, żeby to wszystko funkcjonowało, to przedsiębiorstwo zwane Kościołem funkcjonowało. I Pan Bóg zabrał nam to przedsiębiorstwo. Zabrał nam przedsiębiorstwo w różny sposób. Myślę, to bardzo dotyka mnie, prawda? Że zaniedbaliśmy Słowo Boże, zaniedbaliśmy głoszenie Ewangelii, zaniedbaliśmy wzywanie na drogę do wiary dojrzałej, zaniedbywaliśmy tą naszą funkcję, jaką jest prowadzenie ludzi do Chrystusa, do spotkania z Nim, żeby zająć się tym, co nam się wydaje potrzebne, poprawić mur, zrobić oświetlenie, ustawić chodnik, zadbać o takie rzeczy prozaiczne, bo to jest ważne. Ja myślę, że to słowo, które przychodzi do mnie, mnie skrutuje i zaprasza mnie do nawrócenia, bo Pan zabrał stoły, zabrał tę możliwość poprzez tą pandemię, prawda? Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zabrał finanse. Zabrał finanse. Nie wiadomo, jak to wszystko powiązać, jak powiązać koniec z końcem.
nie wiadomo jak opłacić rachunki. A co tutaj mówić o jakichś remontach, o jakichś poprawkach, o robieniu różnych rzeczy. Ale czy wróciliśmy do Niego? Myślę, że to jest też takie słowo, które dotykając mnie jako prezbitera, dotyka także ojców, prawda, w domu. Może był problem z pracą, ale wróciliśmy do Niego. To znaczy, bo nie chodzi o to tylko, żeby budować dom z ogródkiem, żeby zadbać o to, żeby było gdzie pojechać na wakacje i zarabiać pieniądze, zarabiać pieniądze, zarabiać pieniądze. Żeby kupić nowe meble, żeby się wygodniej żyło. Chodzi o to, żeby tworzyć ten dom, żeby być głową, która dba o to, żeby mieć relacje, żeby dawać słowo, żeby rozmawiać, żeby siąść razem do stołu i posłuchać tego, co inny ma do powiedzenia. Macie tam je? To jest taka jedna ze ścieżek, która przychodziła, kiedy słuchałem tego słowa. Do mnie też przychodzi w tym kontekście znaczenia Słowa Bożego. Mam tą świadomość. Dlaczego zaniedbuję Słowo Boże, aby obsługiwać stoły? Dlaczego myślę, że to jest najważniejsze, to jest o wiele ważniejsze, by wszystko funkcjonowało, to przedsiębiorstwo, ta instytucja, ta organizacja, żeby kancelaria, kartoteka, żeby papierki się zgadzały? Może dlatego, że nie doceniam mocy Słowa Bożego. Święty Paweł mówi jasno, prawda? Że wiara rodzi się z głupstwa głoszenia dobrej nowiny, z tego marnowania czasu. Może to jest też dobry moment do tego, żeby wrócić do tej osobistej relacji z Bogiem, do tego osobistego słuchania Słowa, do tego Słowa, wiecie, które ma w sobie moc Ducha Świętego, które jest nasieniem Ducha Świętego, które Bóg poprzez Słowo stworzył świat, powiedział Słowo i powstał świat. Bóg dotyka poprzez swoje Słowo, tworzy, wzbudza, podnosi, dokonuje przebaczenia, tworząc, rodząc. I to Słowo przepowiadania jest potrzebne, jest jak woda, bez której nie jesteśmy w stanie żyć. Zresztą przez proroka Izajasza powiedział o tym deszczu, który spada z ziemi, z nieba na ziemię, żeby ją nawodnić i nie wraca bezowocnie, dopóki nie spełni swojej misji. Czy ja pozwalam Bogu na to, żeby mógł spuścić deszcz na ziemię? To są słowa, które przychodzą do mnie. Ale myślę, że przychodzą też i do was, ojcowie i matki, kiedy siadacie do laudesów. Chodzi o to, żeby odfajkować. Kiedy, nie wiem, przychodziło Boże Narodzenie i robiliście żłóbek, czy robiliście po to, żeby odstawiać szopkę? Czy wykorzystaliście to, żeby głosić Słowo? Głosić Słowo. Czy dawaliśmy Słowu właściwe miejsce w naszym życiu? Pan Bóg zabrał nam wiele rzeczy. Wiele rzeczy. Zabrał nam liturgię, zabrał nam święcenie pokarmów. Ale czy wróciliśmy do Niego? Czy też buntowaliśmy się i mówiliśmy, jakie to będą święta? Ja wiem, że wielu braci przeżyło te święta w sposób cudowny. Pozbawieni tego, do czego są przyzwyczajeni, do tego, żeby pójść do wspólnoty i czuwać całą noc, do tego, żeby świętować Wielki Czwartek we wspólnotach, Wielki Piątek, żeby ucałować krzyż. I wiem, że ci bracia, którzy pozbawieni zostali tego, czego Bóg pozbawił, Bóg pozbawił. Bóg stoi za wydarzeniami. Powiedział, to ja sprowadziłem na was klęskę. Wiem, że wielu braci skorzystało z tego, żeby wrócić do Pana,
żeby świętować w domu, żeby odkryć to naprawdę, co wewnątrz jest zawarte, żeby całować krzyż swojego życia, żeby świętować noc paschalną, korzystając z tego, żeby przekazać wiarę dzieciom w sposób może, jaki jeszcze nigdy do tej pory nie przeżywali, bo jeżeli się przeżywa w liturgii, którą ktoś tam przygotował, mniej lub bardziej jesteśmy zaangażowani, to przychodzimy, siadamy na nasze miejsca, prawda? Dajemy się pociągnąć przez ten spektakl, a nagle to wszystko zostało w naszych rękach. Nagle my musieliśmy odkryć naszą rolę, być twórczy, zadawać sobie pytania samemu, co to znaczy, jak to przekazać, jak odkryć tą tajemnicę, jak przekazać tę tajemnicę miłości Boga do nas, który wkracza w otchłań, wkracza w piekło, żeby nas szukać i który zmartwychwstaje. Jak przekazać wiarę w zmartwychwstanie? Poprzez znaki, dzieciom, poprzez słowo, które one są w stanie zrozumieć. I ci, którzy wykorzystali ten czas, pozwolili mówić do Bogu sobie poprzez to, że zabrał nam wiele rzeczy, wykorzystali to, to otrzymali 100 razy tyle. 100 razy tyle. Natomiast ci, którzy tylko, nie wiem, byli sfrustrowani, użalali się nad sobą, mieli pretensje, kierowali się, nie wiem, tymi słowami fałszywych proroków, że trzeba się buntować, że trzeba, nie wiem, poprzez przemoc wymuszać, być nieposłusznym poleceniom i robić różne rzeczy, a my i tak zrobimy, a im i tak zrobimy. To stracili. Pamiętacie tą przypowieść o talentach czy o minach? Jeśli tu jedną minę zakopali w ziemię, i co? I co mają? Zabiorą mu to, co ma. Temu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Myślę, żeż na przykład o tym, że została zabrana spowiedź przedświąteczna. To też była taka rzecz, która nas dotykała, prawda? Przyzwyczailiśmy się w wielu parafiach. Wiem, że mieliśmy problemy z tym wiele razy. Jak to zrobić? Jak zaprosić ludzi, żeby nie przychodzili na ostatnią chwilę, kiedy są kolejki, 2 godziny trzeba stać. I kiedy nawet nie ma szans, żeby porządnie porozmawiać, żeby porządnie pomóc, żeby się porządnie wyspowiadać, oddać Bogu wszystkie swoje grzechy. Ale nie. Przyzwyczailiśmy się do tego, po prostu. Przychodzi taki moment i trzeba usłyszeć pukanie w drewno, żeby potem pójść i przyjąć, jak niektórzy mówią, opłatek, wziąć opłatek. Przynajmniej raz w roku, 2 razy w roku, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co ma. I Pan Bóg zabrał nam to, co nam się wydawało, że mamy. Wiem, że w niektórych parafiach, w niektórych kościołach, wspólnotach próbowano dawać szansę. Wiem, że jak robiliśmy u nas, że byliśmy praktycznie przez 3 tygodnie, aż do Wielkiego Tygodnia, codziennie w konfesjonale, w takim specjalnym pomieszczeniu, gdzie można było zachować środki ostrożności. Byliśmy codziennie od 9 do 17. Codziennie. I zapraszaliśmy i w niedzielę, i przez transmisję, żeby skorzystać, bo nie będzie takiej spowiedzi przedświątecznej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Przyszli ci, którzy przychodzą zawsze, prawda? Natomiast ci, którzy przychodzą właśnie raz w roku, poprzez taki spęd, do którego są przyzwyczajeni, pozostali daleko. Temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Pytanie tylko, czy kiedy potem się okazało, że takiego nie będzie, jak to nie będzie? Jak to nie? No nie będzie, no nie będzie, nie będzie. To co to będzie? No, zapraszaliśmy. Potem też dalej zapraszaliśmy.
byliśmy w innym zupełnie miejscu, w pomieszczeniu, zachowanie wszystkich środków ostrożności. Słuchajcie, w sensie Pan Bóg mówi, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Przypomina mi się to słowo z Księgi proroka Ozeasza, z drugiego rozdziału w tym kontekście. Dlatego chcę ją przynęcić na pustynię, wyprowadzić na pustynię i mówić do jej serca. Bo Panu Bogu zależy na naszej takiej relacji z Nim, na relacji miłosnej. Mówi i nazwie mnie mój mąż. Nazwie mnie mój mąż. Chodzi o naprawdę poważną relację osobistą. I musimy czytać te wszystkie wydarzenia w tym kluczu. W tym kluczu. Bóg chce mówić do naszego serca, byśmy mogli go nazwać mój mąż, mój oblubieniec. A nie nazywać go złodziej, który przychodzi i zabiera nam wszystko. Święcenie pokarmów, tą spowiedź przedświąteczną. Nie wiadomo, czy nie zabierze, nie ukradnie nam Bożego Narodzenia i pasterki, nie wiadomo. Jedno jest pewne, że słuchając proroka Amosa, słyszymy ten powracający się refren. Aleście do mnie nie powrócili. Aleście do mnie nie powrócili. Aleście do mnie nie powrócili. Oby to słowo jakoś dotarło do nas. Ten żal Boga, łzy Boga. Aleście do mnie nie powrócili. Pamiętacie Chrystusa, który jest tuż przed swoją śmiercią i płacze na widok Jerozolimy. Mówi, że opasają cię, zniszczą twoje mury, a ja posyłałem proroków i zabijaliście proroków. Mówiliście, świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Szukanie własnego dobrego samopoczucia, poczucia bezpieczeństwa, Boga na moich usługach. A Bóg mówi, ale tak dalej być nie może. Czy chcemy być tą resztą, którą Bóg powołuje? Czy chcemy wejść też w tą proroczą rolę dla tego ludu? Czy chcemy pozwolić, żeby Bóg skrutował nas przez to słowo i dał nam szukać w tych wspólnotach, w których jesteśmy? Czy to są te wspólnoty, które robią tą drogę do wiary, które Bóg wzbudził poprzez swojego ducha po Soborze Watykańskim II, które niektórzy od czci i wiary, nie? Ale które są darem Boga, żeby pobudzić, są jak drożdże, są jak sól, są jak zaczyn, są jak światło, żeby pokazywać zupełnie nowy kierunek, w którym mamy iść. Czy chcemy być, dać się Bogu prowadzić i pomyśleć o tym? Bo jest wiele rzeczy, chociażby finanse. I wiem, że wiele kościołów, wiele parafii borykało się z tym problemem, jak dokonać opłat. Wiem, jak przeżywaliśmy my, wiedząc, że mamy ze 4 kościoły do utrzymania, budynki do utrzymania, światło, ogrzewanie, utrzymanie. Nie? I wiem, że byli bracia w naszej parafii, którzy sami widzieli, że nie ma składek, które normalnie temu służą. I zaczęli przynosić pieniądze, zaczęli wpłacać pieniądze, wiedząc, czując swoją odpowiedzialność, że są kościołem, że to nie jest tak, że proboszcz, że ksiądz ma teraz robić fikołki w końskim gównie za przeproszeniem, żeby to jakoś wszystko poprowadzić, pozwalając, wykorzystali tą sytuację, pozwolili Bogu odkryć, że są współuczestnikami, że są członkami ciała Chrystusa, że są braćmi, że to nie, że ksiądz tworzy parafię, że my tworzymy parafię. Jesteśmy gotowi w ten sposób postępować. Jesteśmy gotowi, nie wiem, dać prezbiterowi szansę do tego, żeby przestał obsługiwać stoły i zajął się tym, co jest konieczne. Tak jak apostołowie odkryli. My zostaliśmy posłani przez apostołów, żeby pełnić ich misję.
we wspólnotach, w kościołach, prawda? Żeby nie zaniedbywać Słowa Bożego, które stoi na pierwszym miejscu, głoszenie stoi na pierwszym miejscu, ale żeby głosić, trzeba samemu słuchać, trzeba siąść przy piśmie, przy Biblii, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu. Trzeba pozwolić temu Słowu dotknąć najpierw siebie samego, żeby potem móc pójść i głosić. To jest umieranie, to jest dawanie życia, a nie można dawać życia nie umierając. I żeby to robić, trzeba umieć zrezygnować z innych rzeczy. Jesteśmy gotowi dać prezbiterom możliwość, żeby nie musieli zajmować się tymi rzeczami, wziąć odpowiedzialność za stół w nasze ręce, wziąć odpowiedzialność za utrzymanie, wziąć odpowiedzialność za remonty, wziąć odpowiedzialność za tyle różnych obowiązków, tyle różnych spraw. Ciekawe, w seminarium nie ma zajęć z budownictwa, z technologii, z komunikacji. Ciekawe, dlaczego nie ma, skoro tak naprawdę to potem jest głównym zajęciem, wymuszonym przez potrzeby. Czy jesteśmy gotowi być kościołem, który pozwala prezbiterom zająć się tym, co do nich należy? Zająć się głoszeniem dobrej nowiny, sprawowaniem sakramentów, dawaniem życia, słuchaniem i mówieniem. Ja wiem, że to jest możliwe, bo miałem takie doświadczenie sam wiele lat. A w sposób szczególny takie doświadczenie, kiedy byłem na tej misji z rodzinami. Kiedy bracia, kiedy Kościół opłacał mieszkanie, pytał się, macie co jeść? To macie, kupcie sobie coś do jedzenia. Kiedy nie trzeba było zajmować się salą, opłatami, kiedy to robili wszyscy bracia, każdy miał swoją część odpowiedzialności. Kiedy można było siąść, słuchać słowa, skrutować i głosić, i głosić, i głosić, i dawać życie. A może uważamy, że to nie jest takie potrzebne, że potrzebny jest nowy chodnik, że potrzebne jest wymalować, że potrzebne jest zrobić remont, że to o wiele bardziej jest potrzebne niż głoszenie słowa. Wykorzystajmy ten czas, żeby pozwolić Bogu zadać sobie pytania. Bo to pytania przychodzą, prawda? To jest ta pierwsza rzecz jakaś, która mnie porusza. Prorok zadaje mi pytania. Słucham ja, ufam, że to słowo, które słyszę ja, mogą usłyszeć także i ojcowie, i matki, i bracia we wspólnocie, odpowiedzialni, kimkolwiek jesteśmy. Bo to nie jest słowo ekskluzywne. Bóg nigdy nie mówi słowa ekskluzywnego. Słowo, które mówi, nawet kierując do konkretnej osoby, mówi do ciebie i do mnie za każdym razem. Następna rzecz, która jakoś mnie poruszała, to jest ta miłość, którą trzeba mieć, żeby móc pełnić tą funkcję proroka, bo jesteśmy zaproszeni poprzez nasze życie, poprzez wspólnoty, poprzez to, żeby pozwolić Bogu przemyśleć nas sposób przeżywania Kościoła. I bardzo często grozi nam taka niewłaściwa relacja do tych, którzy są na zewnątrz, to co mówiliśmy o tym krytyce sąsiadów, o sądzeniu. Jest sądzenie świata, ale jest też sądzenie siebie nawzajem, prawda? I prorok, który mówi takie ostre słowa, który stoi w bramie świątyni i mówi, nienawidzę waszych świąt, no, są takie słowa. I kiedy widzimy i kiedy patrzymy się, i rzeczywiście jest wiele takich momentów, kiedy możemy się czuć w ten sposób, bo musimy powiedzieć słowa twarde, prawda? Jeżeli ludzie przychodzą na Eucharystię tylko dlatego, że jest ich intencja. Ja jestem bardzo często poruszony i bardzo często też to mówiłem, może czasami, może za często. Wiem, ale szukajcie Boga. Przyjmuję komunię świętą w intencji. Człowieku,
Dobrą rzeczą jest modlić się. Jest miejsce na Eucharystii, żeby się modlić. Mamy wiele potrzeb. Módlcie się, módlcie się. Owszem. Ale kiedy przychodzi komunia, ciało Chrystusa, to Chrystus, nie wiem, czy słyszymy na Eucharystii te słowa, to jest moje ciało wydane za was, bierz i jedz. Mówi, bierz i jedz za twoją ciocię, za twojego wujka, za twoją babcię, za zmarłych, za żywych, o to, żeby się operacja udała. Przychodzi moment, kiedy modlimy się w tych intencjach. Oczywiście, bo są nam bliskie, bo cierpimy, bo mamy problemy, bo są nasi drodzy zmarli. Oczywiście, że się modlimy i oczywiście powinniśmy się modlić, bo dobrą rzeczą jest modlić się za zmarłych, jak mówi Księga Machabejska. Ale kiedy przychodzi ten moment, to szukajcie mnie. Ciało Chrystusa wydane. A ty mówisz, ale ty mnie, Panie, nie interesujesz. Załatw moje sprawy. I oczywiście istnieje... Tak samo jak mnie bardzo czasami bulwersuje, kiedy jestem w konfesjonale i ktoś mówi, że spowiada się, żeby zadośćuczynić za grzechy innych. Człowieku, zadośćuczyń za swoje grzechy, za swoje grzechy. Przyszedłeś przeprosić za twoje grzechy. Przyszedłeś, żeby Bóg cię podniósł, żeby Bóg wlał życie, żeby dał ci Ducha Świętego, żebyś mógł doświadczyć nowego dnia, żebyś powstał i żył. Doświadczył Jego miłości, że Bóg kocha ciebie, że Bóg nie pamięta złego, że Bóg zatopił, jak mówi prorok Micheasz, w otchłani wód wszystkie nasze winy. Nie przyszedłeś przebaczać za innych, nie przyszedłeś spowiadać się z grzechów innych, nie przyszedłeś zadośćuczynić za grzechy innych, przyszedłeś swoje życie dać Bogu, prawda? I oczywiście, kiedy słyszymy, że Bóg wzywa do tego, żeby mówić o tym, zawsze istnieje to niebezpieczeństwo, nie wiem, traktowania siebie wyżej, bycia bez miłosierdzia. Mówię, prawda was wyzwoli, pamiętacie? Jest to powiedzieć drugiemu, rzucić mu prawdę w twarz. Wiemy, że nie na tym to polega. Bardzo mnie porusza, bo mi to przypomina, wiecie, też to słowo z proroka Amosa, siódmy rozdział, gdzie są te wizje, prorok ma wizje, wizje szarańczy, wizje suszy, które Bóg chce zesłać na swój lud. Posłuchajcie, i tam też przychodzi jako refren coś, co mnie bardzo poruszyło, coś właśnie, co dotknęło tego problemu, żeby nawet jeżeli wiesz, to jeszcze nie wiesz, jak powinieneś wiedzieć, bo owszem, prawda was wyzwoli, ale jaka prawda? To jest prawda, jedyna prawda. Ja jestem prawdą. To nie jest ta prawda, która polega na wiwisekcji na żywym organizmie, żeby drugiego strzaskać, udowodnić mu, wsadzić mu jak psu twarz w szczyny, żeby więcej nie sikał na dywan. Nie? To nie jest ta prawda. To jest prawda. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest pójść tu, na krzyż za drugiego. To jest traktować go jak poganina i celnika. To znaczy dać za niego swoje życie, nacinając go w ten sposób, że pozwalając się zranić, jak Chrystus naciął nasze życie, pozwalając zranić swoje serce, z którego wypłynęła krew i woda. A kiedy... to zachowanie innych nacina nas, co wypływa? Jad, gorycz, sądy, krytyka, bez miłosierdzia. Żeby móc pójść do drugiego człowieka, bo jesteśmy powołani jako prorocy, żeby być światłem dla ludzi, którzy są zagubieni, którzy robią różne rzeczy, nie potrafią korzystać z Eucharystii. Jak jeden z naszych braci mówi, jedzą tony Pana Jezusa i wszystko na nic, wszystko na nic. Którzy kłócą się, którzy są uparci, którzy przychodzą spowiadać się z grzechów innych, że trzeba mówić, ale jak mówić? Tutaj prorok jest niesamowity, posłuchajcie. To mi ukazał Pan, to jest siódmy rozdział. Oto tworzy szarańcze na początku odrastania potrawu, a był to potraw w posianokosach królewskich. A gdy ona zjadła doszczętnie trawę na ziemi, prosiłem, Panie Boże,
przebacz, jakże się ostoi Jakub, przecież jest taki mały. I potem w następnej wizji znowu, Panie Boże, przestań, przestań, jakże się ostoi Jakub, przecież jest taki mały. To jest ten Amos, który stoi na progu świątyni i krzyczy, nienawidzę waszych świąt. To jest ten, który jest posłany. Dlaczego jest posłany, żeby mówić słowa ostre? Dlatego, że kocha tych, do których jest posłany, żeby mówić słowa ostre. Który mówi słowa ostre, ale wstawia się do Boga za Izraelem, mówi, Panie, jakże się ostoi Jakub, przecież jest taki mały, taki malutki. I widzieliśmy to też u innych proroków, którzy mówili, nie bój się, robaczku Jakubie, prawda? Nie bój się Izraelu, Jeszurunie. To jest coś, co też przychodzi, żeby mógł pójść i mówić prawdę. Najpierw potrzebuję odkryć w sobie miłość do tych ludzi, do których jestem posłany. Miłość do tych, wśród których żyję. A skąd się bierze? Bierze się bardzo prosto. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Ten dług, który Bóg mi przebacza, daruje te moje grzechy. Są niczym w porównaniu z tymi wykroczeniami, które ja przychodzę napomnieć. Są niczym. Bo nie zważać na ciało Pańskie, ja wiem, co to znaczy. Znaczy o wiele bardziej w swoim życiu, kiedy się nie zważa na ciało Pańskie, niż nie zważa na ciało Pańskie, kiedy się gromadzi razem. Następna rzecz, nie będę mówił wszystkiego, wiecie, może w ogóle nie będę mówił już więcej. Jedno jest pewne, że Pan otwiera wiele ścieżek i pokazuje, że w tych karach zawarta już jest dobra nowina, bo mówi na przykład, szukajcie Pana, a żyć będziecie. To jest 5:6. Gdyż inaczej, jak ogień nawiedzi on dom Józefa i strawi go, to mi ukazał Pan Bóg. Powołał jako narzędzie sądu ogień i strawił wielką otchłań i strawił dział Pański. I kiedy myślimy o tym ogniu, ogniu, o którym myślał prorok, to widzimy, że na końcu to jest ten ogień, prawda? Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Przyszedłem przyjąć chrzest. To jest ten ogień, który Bóg przewidział. To jest ten ogień, o którym mówi święty Paweł w liście do Koryntian, przez które wszystko musi przejść. Ta miłość, która kiedy przychodzi, potrafi strawić wszystko, co jest zbudowane z naszego egoizmu. To jest ten Chrystus, który wstępuje do naszego piekła, żeby nas z niego wydobyć, z tego piekła dla życia samego, który przychodzi swoim ogniem i w nim spala się wszystko. To jest ten ogień, który Ducha Świętego, który on przyszedł rzucić na ziemię. To jest ten sąd, który Bóg czyni. Nie? Przypominam się od razu te wątpliwości Jana Chrzciciela, bo to jest coś, co tutaj widać. Prorocy, którzy zapowiadają pewne rzeczy i my, kiedy słuchamy tego, to myślimy, a Pan Bóg da szarańcze, Pan Bóg da ogień, Pan Bóg da potop, wody spuści, będzie karał, będą trzęsienia ziemi. Jan Chrzciciel zapowiadał Mesjasza, pamiętacie? On ma siekierę w ręce, która jest przyłożona już do korzeni. On ma wiejadło w ręku, który przesieje zboże i plewa wyrzuci w ogień nieugaszony. I kiedy jest w więzieniu, posyła do Chrystusa, o którym słyszy, którego wskazał jako baranka Bożego, i pyta się, czy to jesteś ty, który miałeś przyjść, czy innego mamy oczekiwać? Bo jak inny jest ten ogień, który zapowiadał? Jak inne jest to wiejadło, które zapowiadał? Jak inna jest ta siekiera przyłożona do korzeni, niż którą zapowiadał? Mesjasz w tych proroctwach, w tym słowie jest ukryta prawda, ale bardzo, bardzo często
można ją dostrzec dopiero, kiedy się patrzy na Chrystusa. I kiedy słuchamy tych słów, słów gróźb, kar, o których mówi Bóg, poprzez Chrystusa, możemy zrozumieć i możemy szukać Pana, żeby żyć, jak mówi prorok Amos. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Dobrze. Mówi wiele, mówi o tej trąbie w mieście, czy dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie. I mówi, i sprowadza zniszczenie na twierdzę. I myślimy od razu o Jerychu i o tej trąbie, którą jest Słowo Boże, głoszenie, które sprawia, że ten mur wrogości, który jest w nas, upada. I Pan daje nam tę zdolność bycia błogosławionymi, którzy wprowadzają pokój i być nazwanymi synami Bożymi. O tym potopie, woda, która rozlewa po powierzchni ziemi, też mówi Amos w 5 rozdziale. I myślimy o potopie i o tej tęczy, która już więcej to nie zrobi. I o tych wodach Morza Czerwonego, które Bóg rozdzielił, żeby przeprowadzić swój lud, a zatopił Faraona i wojsko jego, zatopił grzech. I o tym potopie, który spada za każdym razem, kiedy jest głoszone Słowo Boże, które mówił prorok Izajasz, wspominałem, jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie wracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyznią, nie zapewnią urodzaju, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. To są te nowe wody, które Bóg rozlewa. Jak słyszymy te groźby i te kary, to możemy powiedzieć to, usłyszeć to, co Chrystus mówił. Kiedy będziecie widzieli trzęsienie ziemi, pożary, tak, że ludzie będą mdleć z przerażenia, patrząc na to wszystko. Wy podnieście wasze głowy i z radością spójrzcie, na obłokach przychodzi Syn Człowieczy. Nie? To jest ten inny sposób czytania, inny sposób rozumienia znaków czasu, rozumienia tej pandemii, tych trudności. Pośród nich przychodzi Chrystus, żebyśmy mieli życie. Chrystus, ale relacja z Nim. Nie religijność, nie sama pobożność, ale wiara, oparcie się o Niego. Emuna, oprzeć się o mocniejszego. To jest też to, co znajdujemy też w 5 rozdziale Amosa. Pan na mocnego zsyła zniszczenie. I od razu myślę o Jakubie, który był mocny w oszustwie. Był inteligentny, był kłamcą, który zbudował na swojej inteligencji wszystko. Przechwycił błogosławieństwo swojego starszego brata, które do niego nie należało. Oszukał wuja. Otrzymał ogromne bogactwo. Ale Pan zsyła zniszczenie na mocnego i wchodzi, jakie zniszczenie na mocnego. Dlatego mocnego na życie, na nas, którzy budujemy nasze życie, na naszej inteligencji, poradzimy sobie, damy radę. Potrafimy prowadzić nasze życie. Być menadżerami. I Pan zsyła zniszczenie na mocnego. Jakie zniszczenie? Nad potokiem Jabłok, kiedy walczy. I kiedy potrąca, dotyka nas w biodro, także nie możemy chodzić w sposób wyprostowany. Kiedy się okazało, ja tego nigdy nie zrobię, jestem na tyle silny facet. Nigdy mi się to nie wydarzy. Mocny, zadufany w sobie, pewny o tym, kim jest. I potrzeba tej walki nad potokiem Jabłok, tego zmagania się z Bogiem, który pozwoli oprzeć się o Niego i chodzić kulawym do końca życia, ale opartym o Niego i dlatego mogącym wejść w pojednanie z bratem, żyć z drugim człowiekiem, mieć inny sposób myślenia. W każdej relacji, nawet w trudnościach, mieć tą mentalność, o której ostatnio słuchaliśmy w rozdziale, w tej mowie o Kościele, mieć tą mentalność pozyskać swego brata, nawet wobec trudności, agresji, krytyk, pozyskać swego brata, upominając, żeby pozyskać swego brata, nie żeby go postawić do pionu, pod ścianą i go czaskać, pozyskać swego brata, żeby to na nowo narodziła się relacja braterska. W jaki sposób? Wprowadzając pokój. Dać się poprowadzić Chrystusowi, który jest barankiem. Przyjmując ten dynamizm życia, który przychodzi w Eucharystii.
Dobrze. I na końcu chcę wam przeczytać, mam dużo. Nie jest możliwe dotknąć wszystkiego. Zapraszam was do czytania Amosa, ale do robienia też skrutacji z Amosa, do tego, żeby Pan Bóg was poprowadził, żeby poprzez to słowo pootwierał wam to głębokie znaczenie, które jest w tym słowie ukryte, żeby nas przeprowadził przez ten czas pandemii, przez te restrykcje, żebyśmy mogli mieć relację z Nim, bo taki jest sens, prawda? Pamiętacie to pierwsze słowo. Ja to ja sprowadziłem na was klęskę, żeby Bóg nie musiał powtarzać, aleście do mnie nie powrócili. Lecz żeby mógł powiedzieć to, co znajdujemy na końcu, co jest fascynujące, wiecie? Na końcu swojej mowy Amos mówi tak. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, wyrocznia Pana, który to uczyni. Oto nadejdą dni, gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan Bóg twój. To są ostatnie słowa Amosa. Ewangelia, prawda? Ewangelia. Dlatego, bracia, niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, gdy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Obyśmy oczekiwali Pana naszego jak oblubieńca, nie jak złodzieja. Czyli czytali te znaki czasu, nie jak coś, co Bóg nam zabiera, kradnie i jeszcze nam znowu ukradnie. Bo już prawie ukradł nam wakacje, teraz co ukradnie? Znowu pracę, nie wiadomo co, święta Bożego Narodzenia nam ukradnie? Nie. Żebyśmy potrafili oczekiwać pośrodku tych różnych wydarzeń Jego jako naszego oblubieńca, żebyśmy mogli dać Mu posadzić się do stołu, żeby mógł odbudować nasze wspólnoty, odbudować Kościół i żeby mógł nam usługiwać, dając nam siebie samego. Tego wam życzę, życzę też sobie i odwagi, bracia. Pokój wam.